dobra, to jedziemy. Mam nadzieję, że odrobinkę mnie widać. Tylko odrobinkę, tak. Tak może być jaśniej. No więc tak. Dziennik pogodowy z dnia 28 sierpnia 2013 roku. Kąpałem się przed chwilą, jak widzieliście, także już jak skoro jest na dworze, to już na dworze zrobię to dziennik pogodowy. Co tu dużo powiedzieć? Kolejny dzień, kolejny raz dużo nerwów. Już nie związanych z szefem, tylko związanych bardziej ze spedycją, ale wiecie co? Muszę wam wytłumaczyć jedną rzecz, która się już nieraz u mnie sprawdziła. Mianowicie, jak jakiś spedytor, jeżeli pytacie jakiegoś spedytora o to, czy ewentualnie stanie się coś, jeżeli rozładujecie dnia następnego, czy załadujecie dnia następnego, to on zawsze powie, że musicie dzisiaj. Dzisiaj miałem taką sytuację, bo przede wszystkim zacznijmy od tego, że można sobie przypomnieć wczorajszy dziennik pokładowy, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale na pewno robiłem wczoraj dziennik pokładowy. Ale w każdym razie tak, załadowaliśmy rano w miejscowości Lora. Polecieliśmy od razu. Z Lora polecieliśmy, no tak się rozglądam, ale kurde, tak jakby kumaru pełno. Z miejscowości Lora polecieliśmy od razu na miejscowość Orleans tutaj. I teraz tak, mogę mieć jakieś problemy. Dlaczego? Ponieważ pojechałem po autostradami. I teraz się zaczyna właśnie ten problem, o którym ja bym chciał wam powiedzieć. Mianowicie szef każe jeździć oczywiście po Francji lądówkami. Odwieczny problem. Lądówki czy autostrady. Oczywiście na lądówkę we Francji możecie jechać 80 km na godzinę, jedzie się 90, ale są ronda, są zwężne. Ja wybrałem opcję tylko autostradami, ale zaguliłem 103 euro za 340 parę kilometrów. I teraz tak. Jeżeli się szef do mnie rzuci, oczywiście powiem, panie szefie, chciałem dojechać na załadunek, na rozładunek i jeszcze na załadunek dojechać, żeby tutaj stąd się poruszyć bezpośrednio na Anglię. No to w porządku. Tylko, że panie Marcinie, nie załadował pan. Ja przyjechałem tutaj bardzo późno i już tutaj niestety nie było czasu. Zaraz w kabinie dokończymy. Są dwa powody, dla których wróciliśmy do kabiny. Pierwszy to taki, że czułem, jak stado komarów dobiera się do mojej nogi. To jest główny powód, bo nie chcę być pogryziony, a i tak czuję, że jest. A drugi to jest taki, że ktoś łazi i nie lubię, jak ktoś podsłuchuje, tym bardziej, że to jest Polak. Co ja robię? Taka ciekawość się włącza. Przepraszam, ale jestem po całym dniu pracy. Dobra, a więc tak. O czym chciałem wam mówić po trasie wątek, zaraz wiecie, do mnie to teraz dwa. Mianowicie chciałem powiedzieć właśnie o tym, że spedytorzy, jeżeli pytacie ich, czy dałoby radę coś zrobić jutro, to nie, wszystko ma być na wczoraj. Dzisiaj taka sytuacja tutaj. Musiałem tak, załadować rano w Lorach Milkę, sam ładowałem, załadunek trwał 3 godziny. Później musiałem jeszcze przylecieć tutaj 560 km i teraz tak, to o czym wam mówiłem, wybrałem jazdę po autostradach, jeżeli szef się czepi, że jechałem tylko po autostradach, to powiem, panie szefie, ja chciałem zdążyć, nie było czasu, czułem oddech spedytora na plecach. Tak powiem. Tylko, że do nich to nieraz nie dociera. Trudno, pojechałem tymi autostradami, na pewno się czepi, znałem, że się szczepi na 100%, na 200%, na 300% się o to szczepi. Że dlaczego jechałem autostradami? Jechałem dlatego, a przede wszystkim firmy, które tną koszty w taki sposób, że uciekają z autostrad albo coś, to nic z tego dobrego nie będzie. To od razu nawet nie ma o czym w ogóle mówić, bo to jest szukanie grosza w każdej chwili, że tak powiem, pod każdym kamieniem grosz musi być. A to wcale nie jest tak fajnie, bo co miałbym, gdybym ja jechał po lądówkach, czyli od, ja wiem, że na przykład, że można z Pezanką do dole jechać lądówką, 90 km. Wiem o tym, doskonale o tym wiem. Później już nie. Później już od dole aż do samego Oserny można było zjechać. W Oserze zaczynała się N60, ale ja przegapiłem zjazd, zjechałem na Monte Gris. I pojechałem tym dopiero na Orleans. Ale i tak zrobiłem błąd, bo gdybym pojechał autostradą, bym był szybciej po prostu. I tu może bym szybciej przyjechał i tu może bym szybciej załadował. A tak? Przyjechałem tu, znaczy właśnie. Pod Orleansem rozładowałem i jeszcze przyjechałem tutaj.
Przyjechałem 100 km jeszcze ostatnim rzutem na matę. Tylko przegnij czas pracy, znowu. Tylko, że jak ja bym chciał tutaj załadować, to czas pracy byłby przegięty gdzieś około 2,5, nawet 3 godziny. Przyjechałem tutaj, poszedłem na recepcję. Swoją drogą, jedna z tych firm bardziej przypomina mi polską firmę niż francuską, bo takie obwarowania są jak u nas w Polsce. A jeszcze Francuzi. Taki wkurzający naród, bardziej wkurzającego, nawet Niemcy nie są tacy wkurzający jak oni. Nie chodzi mi o to, że oni są tacy źli, oni są po prostu tacy wywyższający się. Co to nie ja, bo jestem Francuzem. To jest taki butny naród w sobie, słuchajcie. Naprawdę, byście tu przyjechali, byście zobaczyli tych Francuzów, naprawdę. Nie mówisz po francusku? Jesteś idiotą. Nie mówisz po francusku, a jeszcze zapytaj się, proszę zapytać, czy po angielsku pan rozumie, bo to nikt nie rozumie po angielsku. Wszyscy rozumieją angielski, ale nikt nie mówi po angielsku. Także słuchajcie, tutaj naprawdę wstyd. U nas to był wstyd, że ja zagadał do chłopaka w wieku 15-16 lat, żeby słowa po angielsku nie potrafił. Wstyd! Do dziewczyny, do faceta, do 40 nawet, żeby ani słowa nie mówił po angielsku, u nas w Polsce jest nie do pomyślenia. Każdy, nawet... Ja nie mówię, że moja mama. Moja mama jest bardzo dobrze wykształcona kobietą. Nawet moja mama jest albo no potrafi powiedzieć. A oni nawet tego nie potrafią powiedzieć. Bóg mi świadkiem. Albo nie chcą tego powiedzieć. To jest taki butny w sobie naród, że bardziej, że tak powiem, zakochanego w sobie narodu ja jeszcze nie widziałem. Dobra, bo to Francuzi, oni są z tego znani. No ale teraz tak, miałem przegiąć oczywiście znowu czas pracy, bo to trzeba dzisiaj załadować. Tymczasem przyjeżdżam tutaj, idę na ekspedycję, a tu nikogo nie ma. Załadunek jutro rano. I co, trzeba? A jeszcze, żeby było śmieszniej, słuchajcie, to już w ogóle już jest masakra. Napisałem tak, bo zapytałem się, czy musi być dzisiaj rozładowane, bo będzie przegięcie. A on napisał, bardzo by mi zależało, bo będzie dym. A ja napisałem, dobra, ale zaznaczam, że na przegięciu. I zaraz dostałem SMS-a, proszę unikać przeginania we Francji i w Anglii, ponieważ są wielkie kary finansowe. Czyli krycie, czyli on jest w tym momencie kryty. Bo on mnie niby, że uprzedził, lojalnie. A ja, głupi kierowca, pojechałem i dostałem mandat. Także wiecie co naprawdę, trzeba tak uważać i tak pilnować swego, walczyć jak tygrys, bo jak nie będziecie walczyć jak tygrys, to jak ja ostatnio się stawiam do wszystkich. Naprawdę, ja się stawiam do wszystkich. Ja tak widzę sam po sobie, że ja dobrze na tym nie wychodzę. Ponieważ zawsze nerwy mnie po prostu żerają, jak wiecie, jak widzicie po tych ostatnich dziennikach pokładowych, ale naprawdę mam nadzieję, że czujecie odrobinę tej mojej atmosfery, którą ja tu mam, nieciekawej atmosfery. Ale z drugiej strony też się bardzo cieszę tymi telefonami, które ja dostaję, z ofertami pracy. Naprawdę, to jest coś wspaniałego, że ludzie tak się interesują po prostu, że szukają skoczków, bo ja nie chcę już za długo jeździć. Ja chcę albo na weekend do domu wracać, zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, żeby każdy weekend być w domu, a da się takie coś zrobić, albo dwa tygodnie w domu. Jedno z tych, zobaczymy, które wybiorę. Na razie póki co dwa tygodnie w domu, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Tak właśnie myślę, o czym mam tu jeszcze powiedzieć, ale to chyba już wszystko wyczerpałem. Jutro 7 rano kończy nam się pauza. Jeszcze zaraz mam zamiar przetrącić skrzydełko kurczaka. Także jutro, 7 rano, ruszamy na załadunek. Załadujemy to cholerstwo, cokolwiek tu by nie było, bo to jakaś świeżneczka. Ruszamy na Calais, jutro po drodze Paryż. Nie będę wam tego Paryża pokazywał w ogóle. Mam już tyle trakimówisów zrobionych, że chyba na te trasy wystarczy po prostu. Ja nie wiem, czy mi starczy czasu na tym Folkestonie, żeby to wszystko zamieścić. Wiem tylko, że te dzienniki pokładowe, które teraz kręcę, z tym 28 najprawdopodobniej już zamieszczę z domu. Ale to nie jest jeszcze powiedziane, ponieważ jest taki motyw, że ja powinienem teoretycznie w następnym tygodniu, na koniec tygodnia już zjechać. Ponieważ już by wychodziło mi, że mam tą 45, która będzie 45 kręcić. Zapraszam na weekend z trackerem. Ale naprawdę w następnym tygodniu powinienem już być w domu. Będzie 2,5 tygodnia jazdy. Ale jeżeli mi przedłużą, najprawdopodobniej polecę na Anglię z powrotem. I wtedy bym wszystkie te firmy resztę zamieścił i w domu bym był normalnie jak gość. Tylko miałbym parę filmów z powrotu do Polski do zamieszczenia.
Dobra. To wszystko, słuchajcie. Dobranoc, spokojnej nocy, obojętnie o której to oglądacie. Ja, widzicie, jesteś oczywiście wykąpany elegancko, wszystko widzieliście, jak człowiek się kąpie. Nieraz w takich warunkach trzeba bytować. No nic, no to taki zawód, taka robota. Trzymajcie się. Dobrej nocy.